Witam Państwa. W dzisiejszym odcinku odciągnięcie. Motyw dość prosty dla zawodowców, ale dla amatorów niekoniecznie. Zresztą łatwo można go przeoczyć, gdy na szachownicy dużo figur i wiele się dzieje. Ruch przypada na biały. Pozycja wygląda na przegraną. Figura mniej, licząc hetmana za dwie wieże. Obie wieże pod biciem. Król otwarty na ataki hetmana lub gońców. Cóż począć? W sukurs przychodzi nam odciągnięcie. Najważniejszy jest pomysł i wyobraźnia. Proszę sobie wyobrazić, gdzie najlepiej stałyby nasze białe figury. Gdzie chcielibyśmy je mieć? A potem spróbujmy je tam postawić. Ze względu na ewidentną słabość białych pól w obozie czarnych, myśli białych powinny się koncentrować na grze po tym właśnie kolorze. Weźmy wieżę i spróbujmy postawić ją gdzieś indziej. Na przykład na G6. Straszliwy szach. Tyle, że czarny król nie pójdzie na H7, tylko na H5. Na H7 wszedłby pod straszliwego szacha z odsłony. Na H5 będzie bezpieczny. W dodatku nie ma jak postawić wieży na G6. Dużo groźniejsze jest postawienie jej na H7. To od razu mat. Tylko jak przelecieć nad gońcem? Odciągając go. Już Państwo widzą? Oczywiście gramy wieża H8. Goniec musi zabić wieżę i droga otwarta. Wieża H7 mat. Proponuję tę metodę stosować w różnych stadiach partii. Wyobraźnia podpowie, które pola są najbardziej cacy. Kolejne posunięcia to już tylko próba realizacji marzeń. Sama przyjemność.